No dobra, miałem teraz trochę problemów technicznych. Przerwał mi nagranie z jakiegoś powodu. Przez to chwilę gadaliśmy o Rush, kiedy ostatnio była grywalna i doszliśmy do wniosku, że albo Rivals 2, albo Freeriders. Nie no, Freeriders, bo Rivals 2 wyszło wcześniej. Więc tak, zostały nam pokazane... Zostały nam pokazane... Tak naprawdę dwie trasy zostały nam potwierdzone. Dwie trasy zostały potwierdzone, jedna została nam pokazana, czyli Planet Wisp, a drugą trasą jest Rooftop Run. Czyli wracamy znowu do poziomu z Generations, jakby się nie znudzili po Forces. Generations 3 potwierdzone. Może będzie jeszcze Team Classic? Nie sądzę, chociaż biorąc pod uwagę customizowalne... Właśnie, bo to też taki news fajny, że pojazdy będą możliwe do zmieniania, customizacji. Nie zmienianie tak jak w Transform, tego jeszcze nie wiemy o tym nic. To bardziej podkręcanie statystyk, tak jak lubię. Tak, właśnie. Więc... Może jakiś tam jeden mały pstryczek zmieni Modern Sonica w Classic Sonica, chociaż akurat jak ludzie bardzo hejtują dawanie Classic Sonica w grach Modern, to akurat bardzo się zgadzają do tego, że byłoby to świetne, jakby dali jak Classic Sonica jako taką bonusową postać i w swoim autku z Sonic Drift by popylał. Ewentualnie jakby Mania Plus w trybie Encore się skończyło też takim portalem i później Classic Sonic się pojawia na wyścigu. Nie, to było już takie cholerne przedłużanie, takie już na siłę. Dobra, rozumiem, lubimy w miarę Phantom Ruby Saga, ale to już jest trochę przesada. Ale gdyby tak było, to może by była mała szansa na Infinita. Nie powiem, byłoby fajne jakby taki Team Eggman był, że na przykład, no nie wiem, Eggman, Metal Sonic i... Infinite byliby. Myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne trio, bo na pewno Eggman będzie. Przypuszczam, że tego nie ominą. Podobnie Metal Sonic. Zbyt popularny. No i jeszcze trzecie miejsce w drużynie by się przydało. A wątpię, żeby po prostu chcieli zwykłego Eggpona mu dać. No to by było raczej niefajne. Chociaż... Nie, Eggpona raczej nie będzie, ale jeszcze jeśli powiemy, że Team Eggman też byłby, to już mamy trzy teamy. I teraz pytanie, czy... Bo też powiedzieli, że będą jakieś postacie, które dawno nimi nie graliśmy. I nie sądzę, że Aaron... Rush i Omega. Mówił o Omedze i Rush, tak naprawdę, bo... On wie, o czym my myślimy. On wie, że my mamy na myśli takich ludzi jak Babylon Rose i... Ludzie jeszcze o czymś mówili, ale nie pamiętam, o czym mówili. Wiem tylko, że o Babylon Rogues chyba najlepiej tu wspomnieć można. No najbardziej by pasowali. Z serii Riders. Znaczy, nie do końca by pasowali, bo oni tylko na dyskach latają, a jeśli by zostali potwierdzeni Babylon Rogues, to ludzie by bardzo chcieli, żeby można było latać na deskolotkach. To jeśli są zasady, że to jest wyścig samochodowy, można tylko w samochodach, to może by się skusili na przesiadkę. No właśnie nie sądzę, bo to by było takie... No ludzie rozpoznają właśnie Babylon Rocks dla tych, którzy po prostu jeżdżą na tych deskach i jest fajnie, więc sądzę, że właśnie dawanie ich do samochodów byłoby takie z dupy. No, bardzo. Podobnie jak jest dawanie Sonika w samochodzie, ale podobno ma być fabularne wyjaśnienie. Czemu Sonic jest w samochodzie? No właśnie, jest to jest na początku. Więc zostało nam to potwierdzone. Ogólnie już mamy kilka potwierdzeń, dlaczego Sonic jest na kar. Ale w fabule ma to być takie potwierdzenie stuprocentowe, dlaczego to musi robić. No bo byłoby to trochę nieuczciwe, jakby bieg. No takie wyjaśnienie podał nam Aaron i Sega Europe, więc... Nawet sam sobie zażartowałem pod tweetem Sega Europe, że już nawet oni mają dość fanbase'u. I tylko po to dodali typ fabularny, żeby ludzie się już o to nie czepiali. Tak, ogólnie mi odpisali, że nie mają dość i po prostu to piszą od tak, żeby było śmiesznie, ale ja wiem dobrze, jak to jest w PR-ze. Ciężko odróżnić sarkazm w tekście. Wierzcie mi. I błagam, jeśli chcecie, żeby ci ludzie mieli łatwiejsze życia,
błagam, nie pytajcie mi cały czas, dlaczego Sonic jest w samochodzie. To w niczym nie pomaga, a są lepsze pytania do odpowiedzenia w Team Sonic Racing niż dlaczego Sonic jest w samochodzie. Ale nie spodziewałem się, że będzie drużynowo. I to właśnie może być wredne, że gramy sobie, gramy, a to jakiś NPC się wlecze, nie może wygrać. I pomimo, że przyjechaliśmy pierwsi, to przegrywamy. Którym na 100% będzie Tails zawsze. Ten pierun. Wy dobrze wiecie, że ja hejtuję Tailsa, ale uwierzcie mi, tak się stanie. I to pewnie nie jeden raz. Więc... No... Wiecie, że ja hejtuję Tailsa, ale... Biorąc pod uwagę, myślę, że w Sonicu 2, jak on się zachowywał w Sonicu 2, Mani, Free and Knuckles, to on będzie na 100% tą postacią, która będzie wszystkich nerwiała. Jestem w sumie... Czy sieciowym nie wiadomo, jak będzie. Tam też można przegrać tylko dlatego, że ktoś inny nie ogarnia. Właśnie, bo... No może jeszcze będą takie normalne tryby. Na pewno tak będzie w online, że nie będziemy, nie będzie takie, będzie pewnie do wyboru między takimi teamowaniem się, a osobne po prostu postacie. Bo to by było trochę chamskie, bo na przykład, no nie wiem, dlatego dla teamowania się na przykład wszyscy by sobie wzięli Sonika Shadowa i X postać, która będzie tak samo szybka jak oni i no po prostu no powodzenia. Wygraj z takimi. Ciekawe, czy drużyny będą narzucone, czy będzie można dowolne wybierać? Znaczy, pewnie... I czy będą, ewentualnie jakby można było wybierać dowolne, to czy są narzucone klasy? Na przykład musi być jeden szybki, jeden techniczny i jeden silny. Znaczy, na pewno do story mode są narzucone teamy i klasy. Powiedzmy online albo nie wiem, po prostu takich wyścigów na kanapie, to sądzę, że raczej to nie będzie aż takie narzucone. Chociaż co ja wiem, może będzie. Chociaż fajnie by było, jakby tak zrobić. Raczej nie jest jakieś szczególnie złe, jeśli chodzi o wymyślanie trybów, więc myślę, że nie będą złośliwi. Będzie można wybierać dowolnie. No to było zdecydowanie fajne, no. Raczej to było chamskie, jakby tak narzucać, że o, ma się grać w drużynach, ale pewnie jakby tak zrobili, to pewnie, powiedzmy, no nie wiem, na kanapie dwóch graczy by grało, to nie mogliby wybrać tego samego teamu, bo to by była tak bez sensu w sumie trochę. A w sumie to czemu? No jeśli to nie jest tryb fabularny, no to nie potrzeba żadnego wyjaśnienia, niech każdy sobie gra, kim chce, kamera i tak wskazuje to kim gramy. No. Tak, ale jeśli grasz teamowo, to swoi współzawodnicy zostawiają ci boosta. Te takie śmieszne paski, na których możesz boostować. Trochę mi się to kojarzy z tym systemem takich prądów powietrznych w Riders. No właśnie, właśnie coś to mi bardzo przypomniało się, jak tylko to zobaczyłem na gameplayach. Ale dobrze, że nawet jak się jest na pierwszym miejscu, to przynajmniej jest co robić, a nie tylko patrzeć do tyłu i ewentualnie strzelić sobie czasem. No i właśnie. Można przekazać przedmiot, robi się te linie. No i właśnie sądzę, że wreszcie będzie jakieś użycie do tego, dlaczego w każdych wyścigówkach jest spojrzenie do tyłu. Teraz to przynajmniej będzie do czegoś potrzebne, przynajmniej. Nie no, w All Starsach się przydawało, jak się strzelał do tyłu. No to no niby tak, no strzelanie do tyłu, ale przynajmniej teraz to będzie takie bardziej, nie wiem, wymagane, bo będzie trzeba było patrzeć, jak tam się trzymają nasi współzawodnicy. Cały czas mamy napisane, na którym miejscu są. Niby tak, no ale no nie wiem, żebyś chciał zobaczyć, jak bardzo Tails pominął twój pasek boostu. Na przykład, albo jak bardzo Tails dostał w dupę i spadł na ostatnie miejsce. Tak, biedny ludzie, bardzo Tails. Nienawidzę Tailsa. Nawet w pierwszym Adventure? W pierwszym Adventure to już zupełnie nienawidzę go. Cholera kłamała większość czasu. Kłamała? No, każda praktycznie postać potwierdza, że Sonic wszystko robił, a to jest to, że... przekształca tak, jakby on wszystko robił. Na przykład walczenie z bossami. Albo uratował Station Square, chwilę potem zalany.
To znaczy, no, ta końcówka to jest jedna rzecz, jaką mogę potwierdzić, że tak, to się wydarzyło na 100%, bo Adventure, który do tego nawiązuje, że uratował. Więc to jest jedna rzecz, jaką mogę się zgodzić, tak, to jest uratował Station Square, ale cała reszta historii, a do tego czasu aż wylądował Station Square z Amy, nie wydarzyła się naprawdę. Z punktu widzenia Tace'a. I call this bullshit. Biedny Tails, halucynacje ma. Nie halucynacje, tylko kurde, cholera zawsze chce wszystko dla siebie mieć. A później, nie boję się! A później, Sonic, help me! Mamy synchronizację teraz przynajmniej, fajnie by się złożyło. no więc w sumie to nie wiem co... Jedna rzecz mi umknęła, prawie. Najważniejsza. Jaka? Chyba o Team Sonic Racing. Wraz z ostatnim trailerem dowiedzieliśmy się, że są dwie postacie, które powracają do serii Sonica. Jakie? Crash 40! Powraca do Sonica kompletnie. Tego brakowało mi od czasu Sonic Generations. Ale zaraz, Sonic... Colors nie byli. Sonic Generations technicznie też nie byli. Nie chcę ci takiego psuć. No mówię, od Generations liczyłem z Generations. Ale właśnie w Generations nie byli. No właśnie mówię, nie byli, więc liczając Generations mi jej brakowało. No to nie powiem. W Sonic Colors jeszcze ich nie było, ale wtedy mi jeszcze ich nie brakowało. Ostatnio chyba byli w Unleash, z tego czy kojarzą? W Unleash nie było. Byli ostatnio w Black Knight. A, racja, Black Knight wyszło po Unleash. Tak, i tam ostatnio... Przynajmniej Johnny. June zawsze był przy Sonicu od Sonic Green Knuckles. Zawsze tylko tam robił przy dźwięku, przy muzyce. Co czasami tylko pomniejsze role, jak na przykład dobierał wokalistów dla To Moja Octaniego, Patch, Endless Possibilities, Reach for the Stars. I Fist Bump. A teraz powrócili jako pełny skład i jest nasz kochany Johnny, jest June jako główny kompozytor soundtracku, więc soundtrack będzie na 100% dobry i nie będzie zawierał syntu prawie wcale. Chyba że Sega nawróci. Nie sądzę, bo dają bardzo June'owi wolną rękę. Jedyne tak naprawdę do czego się mogą przyczepić to, jakby Johnny napisał jakieś przekleństwa, co się ostatnio, rok temu dowiedzieliśmy na wywiadzie, że niektóre piosenki musiały być troszeczkę zmienione, bo Johnny się trochę tam zagalopował. Zagalopował się. I bodajże jedną to było chyba What I'm Made Of. Jeśli dobrze pamiętam. Co najśmieszniejsze, nie powiedział nic o I Am All Of Me i Never Turn Back, co by w sumie bardzo pasowało, biorąc pod uwagę, że Shelby Hatcher była takie edgy i tak dalej. Tamto mówię już prędzej by korygowali w drugą stronę. Właśnie, żeby bardziej klnął. Ale nie, z tego co właśnie chyba tylko nadmienił What I'm Made Of, że musiało trochę być zmienione. Tam też w sumie by pasowało do Metal Sonica. Jaki wściekły wtedy był. W sumie... I nawet by mi się tu pasowało takie. Crash 40 wydajcie nieocenzurowaną wersję, płakam, please. Ej, posłuchamy nawet tej nieocenzurowanej wersji. Co tam Johnny sobie wpadł do zaśpiewania. Więc tak, nowa piosenka do Team Sonic Racing nazywa się Green Light Ride. Na razie usłyszeliśmy pierwsze 2 minuty tego. Nie wiem, czy to jest cała, prawdopodobnie nie, bo większość piosenek Crash 40 tak się bazuje w tych około 4 minutach. Więc już usłyszeliśmy prawdopodobnie tylko pierwszą część. I nie wiem, co sądzisz o tym samym Team Sonic Racing? Jakie masz, nie wiem, może obawy czy coś o tym wszystkim? Obaw za bardzo nie mam, chyba że można byłoby policzyć. Wydaje mi się trochę nudniejszą od Transformed, ale wydaje mi się, że będzie zdecydowanie lepsze od jedynki All Stars Racing. I nie mogę się doczekać trybu fabularnego. Na to najbardziej czekam. Ja też zdecydowanie, chociaż bardzo
narzekam na Riders i tak dalej, bo wiesz, ja tu mam swoje bardzo niepopularne opinie, to jednak plus Riders, jaki miał nad All-Starem, był taki właśnie, że miało story mode, jakikolwiek by on nie był, to innego był. I mam nadzieję, że Team Sonic Racing postawi taki znowu znak, że jednak story mode też będzie dobry do robienia i Sumo Digital, powiedzmy, w następnych jakichś wyścigałkach, jeśli będą Sonica, to będą do tego wracali, że będą robili story mode. Może to wskazywać w ogóle na przyszłość fabuł Sonica, bo Colors, Generations, Lost World to fabuły miały takie trochę na kolanie. Mania w sumie też. Ale przy Forces to się trochę bardziej wyślili, co nie znaczy, że im dobrze ten wysiłek się udał. Ale zaczęli się bardziej przykładać do fabuły. Więc jeśli ludziom się to spodoba tutaj, to może mieć to też wpływ na główną serię. Znaczy... Co będą pewniejsi, jeśli chodzi o fabuły. Znaczy, zauważmy jeszcze, że to jest bądź co bądź ze wszystkich rzeczy wścigałka, więc jakiejś tutaj świetnej fabuły nie będzie. Ani też... Od razu też mówię wam, wszyscy ludzie nie liście na jakąś dramatyczną fabułę, jaką próbowali też zrobić Forces, ani tym bardziej na jakąś złożoną z serii Adventure czy coś w tym stylu. Po prostu raczej bym sądził na bardzo taką oszczędną fabułę, jaka może byłaby w Colors. W sensie nie chodzi mi o to, że gówniana fabuła i żarty co dwie sekundy suche, ale zdecydowanie będzie to albo oszczędne, albo po prostu takie niezbytnio poważne. Bardziej to byłoby wyjaśnienie, czemu są osobne tryby dla osobnych drużyn. No. To jest po prostu robić taki tryb arcade, gdzie się wybiera, co się chce. Tak to przynajmniej można dodać trochę narzuconego replay value. Tak, dokładnie. Ale w sumie... Przerwaliśmy o tym innym teamie, bo tylko wspomnieliśmy właśnie o Babylon Rogues. Jeszcze nam zostało oczywiście Team Rose i Team Chaotix z bardziej nam znanych teamów. I szczerze nie sądzę, że Team Chaotix powróci. Też mi się wydają mało prawdopodobni, chociaż to byłoby trochę wygodne. Po prostu skopiować modele z Forces i tyle, chociaż nie wiem, czy właśnie będą kopiować modele. Jeśli będą robić od zera, no to bym liczył, że raczej ich nie będzie. Znaczy, biorąc pod uwagę Shadowa i Sonica, to raczej modele nie są kopiowane. Co jest bardzo niestety, bo bardzo mi się nie podoba to, że bardzo ich brwi, I guess, jak to mogę nazwać, są tak bardzo zaznaczone. Tak samo jak to było w Smashu aż do Wii U. Też Sonic miał bardzo... Znaczy, no tak, no aż do Wii U to Sonic był tylko w jednym Smashu, ale no, w każdym razie, no... No teraz jeszcze się pojawi w Ultimate. Tak, w Ultimate, ale tam... Na tym E3. Ale i w Ultimate, i w Wii U miał... To jest praktycznie prawdopodobnie ten sam model. Tylko może... Wydaje mi się, że inny. Prawdę mówiąc, to wydaje mi się, że trochę lepiej wyglądało to na Wii U niż w Ultimate. No bo Ultimate ogólnie to jest na innym silniku, z tego co mi wiadomo robione i trochę się różni tam efekty i tak dalej, więc to jest raczej wiadomo, że niektóre rzeczy lepiej lub gorzej wyglądają. I po prostu, nie, to, ale wydaje mi się, że to jest ten sam model co użyli w Wii U. Na pewno to nie jest jakiś obecny model Sonica typu z Forces na przykład, bo za długie kolce. Jeszcze musieliby przerabiać, animacje dopasowywać. Za dużo roboty, łatwiej po prostu przenieść z Wii U, zwłaszcza, że tam było nawet ok, a wydajność Wii U jest dosyć podobna do Switcha. No i... Aha, dobra, więc po prostu to, tak, bardzo mi się nie podobają upuklowanie brew w Smashu i Team Sonic Racing, ale jednak te modele też mają, też są dobre, zaznaczają przede wszystkim futro, przecinek kolce w Shadole i Sonicu. Co jest tylko według... myślę, że ma to pewien sens z takiego artystycznego punktu widzenia, bo kiedy postacie siedzą w samochodach, to mają bardziej ograniczone możliwości gestykulacji. To tak brwiami mogą bardziej pokazać swoje emocje.
No i też prawda, ale na takiej kreskówkowej postaci jak Sonic też nie potrzebujesz aż tak bardzo tych brwi pokazanych, bo z sobą ci widać te wielkie oczy, jak się zmieniają. Racja. Ja nie mówię, że... Ale rozumiem ich decyzję. Ja nie mówię oczywiście, że Team Sonic Racing ma brzydkie modele, broń Boże, bo są bardzo ładne. W szczególności z pracą światła i jak są tekstury robione, więc widać po prostu futro na postaciach. To mi się bardzo podoba. Trochę mi szkoda, że straciły pojazdy bardziej taką kreskówkowość bardziej. No teraz wyglądają dosyć podobnie, chociaż nie podoba mi się bardzo samochód Omegi, bo wygląda jakby był z klocków Lego Technic. Znaczy to jeszcze jakoś rozumiem, bo to jest robot, więc raczej to, to tak tutaj jest bardzo zrozumiałe, ale na przykład samochód na Krysa jest chyba prawie tym samym, który miał w All Stars, ale pozbyli się jego wielkich kół z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. Może ze względu grywalności. To znaczy, to też prawda, ale po prostu, że tak mniej je zrobili kreskówkowe, a bardziej je tak urealistycznili. Za bardzo według mnie. Może to też dlatego, że wyrzucili wszystko, co nie było Sonikiem i taka kreskówkowość bardziej pasowała do innych scenerii, innych postaci spoza Sonika. Podczas gdy Sonic ma taki fantastyczny realizm, jak gdyby. W sumie, jeśli mogę tak określić. Też prawda, biorąc... Chociaż z drugiej strony, patrząc na Unleashed i EA i ich modele postaci, tak to jest bardzo kreskówkowe. Ale dobra, no. Zostawmy to, więc... osobiście na czwarty team stawiam lekko zmieniony Team Rose. Lekko zmieniony, czyli jak? Czyli ogólnie nigdy nie było tak naprawdę... ustalonego Team Rose. Najpierw to było Amy, Cream i Big w Sonic Heroes, później to było w Sonic Freeriders. Sonic Freeriders? Chyba tak, Sonic Freeriders. To była Amy, Cream i Vector. Więc Big na pewno będzie. Od razu mówię, Big na pewno będzie. To jest nieuniknione. Amy też powinna być. I nie jestem do końca pewien co do Cream. Mi się wydaje, że tą pozycję mógłby zająć Silver. Dosyć popularny ostatnio jest, zwłaszcza po Forces. Choć szczerze powiem, że wtedy to by było tak trochę... złe. To naprawdę zdecydowanie nie umiemy przepowiedzieć całej listy postaci, bo to jest niemożliwe, więc... Właśnie jedne, co mi właśnie tak nie pasuje... Nie, zaraz, przecież jest Róż. Ej, to wtedy by miało sens wtedy. Tak, to wtedy miało sens. Zupełnie zapomniałem, że jest Róż. Chciałem powiedzieć, że nie mogliby tak zrobić, bo wtedy tylko jedna kobieta była, trochę by to tak niefajne było, ale jak są dwie, to chyba by to przepuścić. To w sumie. Amy jest zbyt popularna, więc musi być. Róż jest już potwierdzona. A Cream... Czy ludzie tak ją lubią? Ludzie ją lubią, ale sądzę, że Sega jednak jej nie odpuści postaci, że tak powiem, martwej. Znaczy, odpuścili jej Forces. Znaczy, fakt faktem nie jest aż tak do końca martwa, bo bądź co bądź pokazała się w Generations, a później w Runners i w Sonic Forces Speed Battle. Dobra ludzie, przerywam trochę teraz normalną pogadankę, bo mam akurat bardzo ważną rzecz do powiedzenia. Podczas edycji tego materiału, dziś jest obecnie... Który to jest dzisiaj? Który to dzień? 23 czerwca. Dziś został pokazany... Znaczy nie wiem, czy dziś, czy to było wcześniej, nawet nie ugrałem. W każdym razie na pewno nie podczas normalnego pokazania Team Sonic Racing na E3. Zostało pokazane nam Team Rose, jaki będzie, składający się z Amy oczywiście. Może zamknę to okno. To jest takie trochę bardzo nieprofesjonalne, ale no... było Amy... Amy i Big. No i pewnie się zastanawiacie, kto jest trzecim... trzecim Ridersem? Kto jest...
kto jest trzeci w team Amy Rose Racing? Ciao. Nie Creamy Cheese, nie Vector, nie ktokolwiek inny, kto miałby jakikolwiek sens w byciu w Team Rose jako osoba. Cztery pierdolone ciao, którym jest normalny ciao, Omo ciao, Dark i Hero ciao. I co Sega, ja pierdolę, zdecydowanie to będzie mój najmniej ulubiony team, przez to tylko dlatego, że to są ciao, a nie jakaś normalna postać. Co to w ogóle ma, jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Powiedzcie mi szczerze, w komentarzach czy coś, jaki to ma sens? Cream jest praktycznie panią ciao, ona najbardziej rozumie ciao, można kurde nawet było pierdyknąć tutaj Tikal, bo ona też jakiś dobry tam kontakt ma ciao, a nigdy nie była grywalna i pokazała się tylko raz w grze, tak naprawdę, ale nie, po co? Pierdzielnijmy cztery ciao tak z dupy do grania. Po co? Nie wiem. Czy to będzie miało jakiś sens fabularny? Mam nadzieję, że będzie miało, bo inaczej się naprawdę zdenerwuję, jeśli po prostu tak, o, potrzebujemy trzeciego do wyścigu, a tutaj są ciao, no to weźmy je. Jestem visibly zdenerwowany, bo to mnie naprawdę zszokowało i jestem teraz zdenerwowany. Ale dobra, to było na razie tyle i zapraszam dalej do oglądania. Ernest bym nie liczył, bo tam nawet Mephiles się pojawił. Ale Speed Battle, dobry argument. No ale tak, ale Mephiles to jest best wife. Więc... Ale z drugiej strony Big też był uznany za postać martwą po Chronicles, a wrócił w All Stars, w Speed Battle i w LEGO Dimensions, więc no. Big to jest tak naprawdę jedyna postać jaka... Nie jedyna, bo jeszcze jest Mighty Ray. Zostali zwróceni od uznani za postać martwą, ale jednak sądzę, że Cream jest tak już na takiej... krawędzi tego, czy będzie uznawana za martwą, czy nie? Bo Scream nie bardzo wiadomo, co można zrobić. Najwyżej można ją porwać, jak to było w Advance 2 i Generations, a tak poza tym ciężko jest cokolwiek wymyślić. No tak, a... Ganianie znowu za czekolą. A dodatkowo zacznijmy od tego, że Cream ma tylko 6 lat i raczej by nie była w samochodzie, więc... Ej, w sumie jakby dali Cream z Vanillą, to Tam 3/4 postaci są nieletnie. Sonic nieletni, Tails nieletni, chyba tylko Rush letnia. I Shadow. Tak, na dobrą sprawę. Bo Shadow nie ma lat. Nawet Omega nie powinien, bo może na niego ma zroczek albo dwa. No, więc góra. Tak naprawdę no... Rush ma chyba, z tego co wiem, tak kanonicznie 17 bodaj, czy tam 18, więc... 18. Tak, 18, więc ona... Jest możliwa, Shadow nie ma wieku, więc technicznie rzecz biorąc też powinien, a nawet jeśli by nie miał, to ma ponad 50 lat, więc... Eggman prawdopodobnie jest dorosły, ale to też nie jest potwierdzone. Dobra, może nie będę tego komentował, ale... Co, są ludzie, co bardzo wcześnie usieją. Tak. I mają buszaste wąsy i coś jeszcze, i Majka Poleka jako... aktora głosowego. No oczywiście już jest po mutacji, ale niekoniecznie to musi oznaczać, że skończył to 18 lat. Znaczy biorąc pod uwagę, znaczy w sumie nie wiemy jak starzy byli rodzice Eggmana podczas wydarzeń na ARK, więc dobra. Odbiegam od tematu. Więc właśnie, sądzę, że to by było bardzo prawdopodobne, gdyby Silver się pojawił, Amy się pojawiła i Big jako Team Rose. Aczkolwiek nadal nie jestem do końca pewien co do tych postaci, których dawno nie byliśmy. Albo po prostu te 15 postaci to są tylko bazowych i w Story Mode nie będzie ich więcej i będziemy mogli jakieś, nie wiem, odblokować więcej tych postaci.
co bardzo wątpię w to. Albo... Ja, wiem. Ja myślę, że mogą się pojawić wszystkie postacie z Sonica z All Stars jako odblokowywalne. Czy są jakieś, które nie były potwierdzone, a były w wcześniejszych All Starsach? Już nie pamiętam. No był Big, ale on nie jest potwierdzony. Ale wszyscy wiemy dobrze, że Big będzie. No to właśnie to Big. To jest ironicznie zbyt popularna postać, żeby jej nie dać do tej gry. Zwłaszcza jeśli chcą zrobić bardziej humorystyczną fabułę, to Big ma bardzo duży potencjał memiczny. Jestem ciekaw w sumie, jeśli byłby Big, to jakiego aktora głosowego by użyli? Czy najstarszego, który był, znaczy najmłodszego, który go wzięli do Colors DS, chyba tak. Czy wzięliby typa z 4Kids, który swoją rolę odegrał znowu w LEGO Dimensions? Jak był w LEGO Dimensions, to wydaje mi się, że może wrócić. Wiesz, z drugiej strony, no, Sega nie robiła LEGO Dimensions, więc... Ale aktorzy głosowi byli od nich. Znaczy, też nie od nich, bo LEGO już pracowała z tymi aktorami, więc... Chyba po prostu Sega im dała listę, no, ten aktor jest do tej postaci, więc... No i w sumie, więc wtedy to by było takie... To nie wiem. Ja bym się tylko cieszył, jakby był Big. A ja lubię Biga. Big jest... Ciekawe, jaki by miał samochód, mówię, w kształcie faby? Patrząc na to, jak wszystkie samochody poza Shadowem, nadal nie mogę przeboleć tego, że Shadow nie jest na motocyklu. No ja też. Patrząc na to, jakie wszyscy mają samochody, to jednak sądzę, że to będzie jego samochód z All Stars. Po prostu, tylko. Znaczy on... Szkoda, że Rusz nie dali jej samochodu z Adventure 2. Znaczy on chyba... Jest inny. Nie. Chyba w All Stars nie miał samochodu takiego per se, tylko miał buggy. Nie buggy, tylko... No ten od Gunna. Samochód z Gunna. Ja mówię o Bigu. A, obigu, a ja osadę. On miał w sumie takiego kłada w sumie bardziej niż pełnoprawny samochód. Więc nie wiem jak to zrobią. Ja bardzo oczywiście czekam na Team Sonic Racing. Od razu mówię, że u mnie też będzie Let's Play z Team Sonic Racing. U mnie też. O, więc bardzo proszę, bo jak u mnie obejrzycie albo u Gnidela, to będziemy mogli zaprosić na... drugiego odcinek. Zawsze można patrzeć, jak na przykład ja lamię wyścigówki, bo ja zupełnie nie wiem wyścigówki grać. Tylko szkoda, że prawdopodobnie nie będzie zielonego multiplayera między platformami. Yeah, tego na pewno nie będzie, a w szczególności, że PlayStation się bardzo nie lubi z innymi platformami, chyba tak naprawdę PlayStation się tylko godzi na smartfony i PC, jeśli chodzi o multiplatformowość, nie godzi się na Switcha i Xboxa. Jakby się zgodziły na PC, to też by mi pasowało, bo ja to pecetowiec jestem, będę miał pecetową wersję, to tak to byśmy mogli, no nie wiem, na Steamie wyścig zrobić czy coś. No też prawda, bo ja kupuję właśnie akurat wersję PS4 i... Więc... No, chyba właśnie potwierdzili ogólnie, że chyba nie będzie właśnie... Chyba potwierdzili, że nie będzie multiplatformowego grania, ale co jest trochę smutne, ale to tam mała... Ja bym powiedział, że smutne zależy dla kogo i zależy kiedy. Bo jakbym też robił grę, to bym zupełnie się nie przejmował wieloplatformowością multiplayera z pecetowcami, bo oni mają brzydki zwyczaj hakowania. Właśnie, co można bardzo widzieć nawet po Sonicach, że... godzina praktycznie po Mani i wydaniu Forces, to praktycznie wszystkie czasy w tych grach na leaderboardsach to były jednosekundowe, nawet mniej. Mogliby wprowadzić na przykład taką weryfikację, że jest zapisywanie powtórek i jeśli powtórka się nie odtworzy, to wtedy kasujemy, banujemy gościa. Znaczy ja bym chyba to po prostu zrobił tak,
że miałbym jednak ten limit, ile tak na oko byłoby najbardziej możliwe. Tam powiedzmy, no w Green Hill to nie, 20 sekund by było najbardziej możliwe. Jak to da mniejszą wartość, to będzie po prostu zbanowany już. Bo już wiadomo, ludzie że by to hakuje. Rozpracowali. Ludzie by to rozpracowali, gdzie jest ten limit. No i tak, ale zanim by to rozpracowali, 20 sekund, to by wszyscy zostawali bany. Się okaże. Albo po prostu mierzyć czas, jaki upływa w grze. Jakby po prostu przez cały czas były te 20 sekund, powiedzmy, ktoś by leciał na jednej czy tam 20 sekundach, to... ten hakuje. Dlaczego mu sekundy nie lecą? Albo po prostu jakaś dobra moderacja tych leaderboards, bo to jest po prostu tragedia. Jeden typ na PS4 nadal ma w niektórych poziomach 1 milisekundę. A to na PS4, a nie na jakimś PC. Nie wiadomo, czy Mowę tego nie zrobił, hakując API. Z tego co wiem, jest to po prostu jest taki jeden program do hakowania save'ów na PS4 i tak sobie prawdopodobnie zmienił czas. W ten sposób. I po prostu to już liczyłem na coś bardziej spektakularnego. Więc no niestety są tacy ludzie, nie mamy na to żadnych wpływów. Jeszcze jako tako rozegrali to w Generations, bo był osobny tryb do czasów i osobny do single playera, gdzie ludzie sobie wgrywali mody. A na przykład Forces w normalnym trybie grania jest zapisywany czas, który jest potem wysyłany online, a ludzie sobie wgrywają mody, a mody mogą być takie, że jest poziom, gdzie się od razu ląduje na końcu poziomu. No dokładnie, więc Sega zdecydowanie nie umie online za bardzo. A jak już umie, to zwykle to jak co i tak ludzie to obchodzą jakoś. Więc to jest niezbyt fajne. Ale no. To ciekawe, jak by to wyglądały bany, jeśli jedna osoba w drużynie hakuje, a pozostałe dwie nawet jej nie znają, bo grają sobie z randomami. Czy wtedy za takie nieuczciwe zwycięstwo wszyscy dostają bana, czy tylko ta nieuczciwa osoba? Czy może nikt? Zakładam, że wtedy ta nieuczciwa osoba, bo gdyby coś takiego było, to prawdopodobnie by daliby też możliwość reportowania takich osób. Tylko właśnie, kogo wtedy zbanować? Czy całą drużynę? Czy tylko tego osobnika? No niby tak hakiera by było najlepiej, no chyba, żeby, powiedzmy, że na Steamie też by się patrzyło, czy są znajomi, bo jeśli są znajomi, to wtedy wypad. Na wszystkich, dla całej trójki na przykład. No to byłoby trochę... Właśnie, czy twórcy mają dostęp do tego? Do takich informacji? O znajomych? Nie jestem... Chyba mają, bo w Pony Island był taki moment, w którym gra na niby wysyłała wiadomość od jakiegoś znajomego. Więc jakoś dostęp z gry jest. Można to sprawdzić. No a nawet jeśli nie mają, to i tak mają, bo wszyscy dobrze wiemy, jak to wszystko działa. Wszyscy wszystko widzą w internecie. Ale no dobra, już powiedzieliśmy o najważniejszych rzeczach, jakie jest Mania Plus, jaką jest Sonic Toaster, E3, Team Sonic Racing. Film. O Smashu wspomnieliśmy. Do Smashu. Sonic Mania Adventures, jeszcze czwarty odcinek nie został potwierdzony, prawdopodobnie w tym tygodniu, w jakim to wrzucimy, będzie livestream Sonica, bo po E3, więc może wtedy zapowiedzą. Ale z tego co widzę, to wszystkie te odcinki Sonic Mania Adventures wychodzą pod koniec miesiąca, więc za niedługo prawdopodobnie powinniśmy widzieć przedostatni odcinek. Pewnie teraz nie będą się wyróżniać. Dadzą ostatniego czerwca. Tak myślę. No pewnie, a ten ostatni będzie przed premierą Mania Adventures. Sonic Mania Plus. Żeby jakoś się z Encore Mouse związać. No, żeby napędzić ludzi, co teraz będzie? Zakończę jakimś cliffhangerem, żeby koniecznie kupić ten dodatek plus, nawet jeśli już się miało manie. No mówię, ja przepowiadam, że po prostu Ray i Mighty zostaną zamknięci w... Chociaż, czekaj, bo przecież są dwie fabuły. Jest Encore, gdzie Sonic ratuje
Znaczy Sonic. Jaka X postać ratuje Mighty'ego i Ray'a i jest też nowa fabuła dla Ray'a i Mighty'ego, gdzie jest fabuła dalej, że Heavy Magician tam przetrwa i tak dalej. Kurde. I oni chyba mają też mieć inny Mirror Salons. Mighty Ray, akt pierwszy. Prawdopodobnie będzie to po prostu wersja na końcu, jakoś dla nich przygotowana specjalnie. Ale dobra, bo już ten materiał ma 1,5 godziny. Chyba najdłuższa pogadanka jaka tutaj była. Jak ci się podobało to wszystko, tak? Podsumowując wszystko. Podsumowując, myślę, że będzie dobrze, będzie fajnie, tylko niestety to nie są jeszcze jakieś szczególnie ekscytujące wieści, bo to tylko ścigałka oraz dodatek. Właśnie, będziemy was informować, jak Sonic Forces 2 zostanie zapowiedziane. Oczywiście, dobra, nie żartuję, nie będzie Sonic Forces 2, będzie to jakaś nowa gra. Oczywiście będzie to Sonic Generations 4. Tak. I tym bardzo miłym akcentem skończymy, a więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście wejdźcie, albo jak jesteście u Gnida, albo nie wiem, czy Gnida to wrzuci na swój kanał, więc jeśli jesteście ode mnie, to wejdźcie sobie do Gnida, zasubskrybujcie go, bo to jest dobra morda. I subskrybujcie Pixela, to również jest dobra morda. I dziękuję za zaproszenie. Na razie i cześć! Pa, pa! Na razie i cześć. Miłego dnia. Chaos! Control!